Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wesel. Ja jestem Lunar i przedstawię wam kolejne zagadki w podziemiach kopalni ostatniego poziomu tej uroczej, logicznej gry. Tak więc skończyliśmy ostatnio na zawieszonym włazie, który zaczął nam straszliwie hałasować. Dzisiaj zmierzamy do kolejnej zagadki, która tutaj się nam prezentuje. O co tu może chodzić? Dobre pytanie. Tutaj gasi się światło. Tutaj się fluoro zapewne wyloci. Tak jest, tutaj wychodzi fluoro. Ojej, chyba go zabiłem. A nie, żyje, dobra, żyj. Niech sobie będzie. Co z nim musimy zrobić? Musimy z nim... Musimy go na dół poprowadzić. Żeby go tam poprowadzić, musimy go najpierw tu zwabić. No to w takim razie włączamy naszą magiczną strzelbę. Włączamy fluorescencyjny cosik. Mamy nadzieję, że to oczywiście tam zaleje wszystko, co powinno zalać. Gasimy światło. I mamy nadzieję, że fluoro ruszy swój tyłek tam, gdzie my chcemy, żeby go ruszył. No ruszaj tyłek! Come on! Come on, ziom! W prawo, w prawo! No nie no. Tak se trochę nie wyszło. No dobra, próbujemy jeszcze raz w takim razie. Mam nadzieję, że teraz tam fluoro pobiegnie jak jakiś oparzony czymś tam. Biegnij! Biegnij na dół! Ja wiem, że chcesz iść na dół. Okej. O! Zrobimy tak. Teraz powinien polecieć nam w dół. Może nie od razu, ale... Nie tu! Ziom! Cholera, zawiodłem się na nim. Na jego inteligencji. No dobra, to zniknie, to on pójdzie tu. Ale nie chce iść dalej, no to nie wiem. Da się tutaj dojść w ogóle jakoś? Czy ja tu mogę wejść? Ha, nie, muszę jeszcze raz najwyraźniej poobserwować tą mapę. Tu mogę to zrobić. A, no chyba, że tak to zrobię, że po prostu. Powiem fluorosowi, idź tam, ziom. Tak, po nowoczesnemu, idź w prawo. Dobra, dojdzie tam kiedyś. Znikaj. Znikaj, mazio. O, dobra, idzie. Dobra, teraz zrobimy sobie przerwę. Zapalimy światło, żeby zobaczyć, gdzie stoimy. Musimy fluorosa spuścić tu w dół. Tak, to będzie nasz cel. Spuścić fluorosa w dół. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wtedy, jak on tu będzie, to będziemy mogli go tutaj zwabić dołem. Mam nadzieję, że się uda. Zgaśmy światło. Okej. Tylko... Cholera, jak go sprawić, żeby on się spadł w dół, a nie zginął? Ha, ha, ha! Pytanie brzmi, czy jak tutaj walnę,
Tak, to on zeskoczy, w górę pewnie pójdzie. Chyba, że tam go spróbuję gdzieś. Że tak powiem. No kurczę. W tamtą stronę idzie bez problemu, a w tą nie chce. Pytanie brzmi, czy teraz jak tak zrobię, to gdzie Fluros pobiegnie? Górą. To do dupy. Bo my nie chcemy, żeby on górą biegł. On ma iść tam. Kurczę, ciemność wielka, egipska wręcz. No dobra. Fluro się rozwalił. A! To teraz możemy spróbować takiego zioma zrobić, żeby on tam powleciał. Żebym na to nie wpadł wcześniej. No dobra. Do tego celu musimy się tego Flurosa pozbyć. Umrzyj. Ty ożyjesz. I biegnij. Haha. Jest git, jest git. Mam nadzieję, że tamten resztka wody się wytrzyma tak długo. Okej, okay, udało się. Jest sukces. Możemy zejść na dół. Opryskasz mnie jeszcze? Opryskaj, dajesz. Nie, nie opryskał. To dobrze, to wysamy cię, żeby mieć wodę na przyszłość. Na jakiegoś tam Flurosa, którego będzie może potrzebować. I oto jest trzecia komora. A, gostek z lawy, no cudnie. Dwugostku z lawy, a! Ha, najwyraźniej sok owocowy ich nie niszczy. A może to? O, to też działa na nich, to dobrze. A! Kurde! Wodą zalimy. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O tak. Jeszcze chwilka i jedziemy. A jeszcze nie jedziemy. To tak powiem, zabawy stają się męczące. Jeszcze kawałek. Kurde, no. Nie no, serio, to po prostu brakuje milimetrów. Dobra, ruszyła, ruszyła maszyna. Trzecie pomieszczenie zostało zakończone, zostały nam jeszcze trzy do końca. I tak zwane finałowe pomieszczenie. Tak więc idziemy do przodu, idziemy nie lękając się niczego. Skoro rozwiązaliśmy tą zagadkę, to ze wszystkim sobie poradzimy. Ha, 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 bardzo śmieszne. Nie no, mam nadzieję, że się uda wszystko rozwikłać. Dobra, biegniemy do przodu. Tak, więcej strzałek. Tutaj coś jest? Czy tak? Nie, to jest taka ozdoba. Coś ciapla się. Nic tu nie ma, idziemy w dół. A, wczytujemy ekran, nowy ekran, nowa plansza, nowa zabawa. Co tu nas czeka? Czeka nas... No dobra, to sobie się kręci się. Jak rozumiem, muszę na to wskoczyć. Ała. Wskoczyłem na to, na tą... Tu jest jakaś maszyna produkcyjna, no to rozumiem, powysysam sobie, że tak to określę, to co się świeci. Biegniemy, biegniemy. W sumie schody ruchome. To jest fajny wynalazek. Mógłby być, że tak powiem, częściej stosowany. Bardziej w prawdziwym świecie, to by było bardzo fajne. Tak człowiek sobie wychodzi z domu i siada na taki, wstaje na takim chodniczku i sobie jedzie. Dobra. Jest tu coś jeszcze? Jest. Szybkie wsysanie włączone. Hopa! A, nie złapałem całego. Teraz złapię całego.
Dobra, zapałem na głowę. No dobra, to jest już koniec naszej zabawy. Hop, 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 hop. No, zobaczmy, co tu nas się szykuje. No dobra, nie rozumiem tego. To wyrzuca nas tutaj? To wyrzuca tą świecącą pultkę tu. I ją w sumie sysa na dół. Bo tutaj ciśnienie jakieś sobie działa. No dobra. Jest jakaś maszyna zasysająca tą wydobyte fluorescencyjne substancje. Tam jest ktoś. Jest jakiś fluoro, który najwyraźniej nie lubi światła. I z tego co rozumiem, mam go chyba stąd wystraszyć, no bo tyle tutaj tego jest. Że tak powiem, tyle jest tutaj tych zbiorniczków na świecące się pierdoły. Tutaj nie, tędy zejść nie będziemy chodzić. Tutaj możemy zeskoczyć. Tam chyba zbytnio sensu nie ma wchodzić. No idź dalej, idź. A! Kurde, zabiłbym się. A tu są już dwa. Ale wypas, dobra. Gdzie my jesteśmy i co robimy? To jest jakieś miejsce do zabijania się. Nic. No cóż, poznaliśmy nowego fluorosa, który nie lubi światła. To jest jakieś kolejne cudo. A! Fluoros, który sam się rusza, że tak to określę. Rozpalmy mu nadzieję, to tworzy nam wejście. Ciemna energia. Nisze tego unikalnego środowiska wydają się zmusić fluorosy, które pracowały tutaj do dwóch kierunków adaptacji. Ten nowy gatunek, ciemne fluoro, jest logiczną odwrotnością jasnego fluoro, świecącego fluoro. On musi uciekać przed światłem, by przetrwać. Wydająco się niekończąca się te nowości, zmian, których doświadczyłem w fluorosach, będąc w tym miejscu, z łatwością jakby wydają się przewyższać innowacje ludzkich odpowiedników tych fluorosów. Te fluorosy wydają się być taką... jasno wydają się siłą, potęgą, znaczy siłą, potęgą. Wydają się źródłem jakiejś tam znacznej energii. Dobra. Jak już się potłumaczyliśmy, to poszamy sobie... Poszamy sobie trochę lampki. Tutaj świecące się pierdoły. No i zmniejszymy to. Nie musimy dużo wyrzucać, żeby coś zobaczyć, więc to jest ten plus. O, tutaj chyba jest dalszy etap tego... Dalszy etap produkcji ze świecącej się pierdółki czegoś. Pytanie brzmi, czy da się tam zejść. Da się zejść, haha! Tego nie przewidzieliście, że ja dołem pójdę, chyba. A, bo tutaj tak do dupy. Jak go zabiję... A jego się chyba nie da zabić. Ale jak go zabiję... A nie, zabiłem, haha! Dobra, czyli teraz tutaj nie powinny się włączać maszyny zabójcze. Czy tak jest? Tak jest, haha! Udało mi się wykiwać to stworzenie. No i super.
a zabawimy się i stworzymy fluorosa, który będzie świecił, który będzie nas nie lubił. Ożyj! Ożyj! Chodź mi tu świecić, będziesz za mną, będziesz moją lampą. Ale wypas. Dobra. Dokąd to wszystko prowadzi, oprócz tego, że czuję się taki wymaltretowany? Aaa, wróć! Tutaj się chyba już nie uda. A może? A, uda się! Tu jest czerwony, który robi to, co tamten robił. Pytanie mi, czy da się go tutaj... jakoś... Tam coś chyba jest. Czy da się go jakoś wykorzystać? Na pewno się go da jakoś, że tak powiem, wykorzystać. To spróbuję dać dużo światła, żeby tu przyleciał i się nie ruszał stąd. O! Biegnij, 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 biegnij! Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, udało się. Przeszliśmy to. Co tu jest tu? Aha, tam zasysa. Dobra, to nie będziemy tam marnować naszego drogocennych substancji odżywczych. Bo to sensu nie ma. Co to robi? To gasi światło i powołuje do życia fluorosa. Super. Dobra, umrzyj sobie na razie. Na razie sobie umrzyj, bo nie wiem po co byś mi tu był. Ha, ha, ha. Aha. Tutaj jest kolejna po prostu fabryczka. Czyli co ja muszę zrobić z tym fluorosem? Oprócz tego, że on się tu pojawi. I gdzieś będzie musiał dojść. Tam na górę, rozumiem. Musi dojść. W stronę jakby światła. Aha, no dobra. Czyli muszę rozjaśnić wszystko na dole, żeby... O, rozjaśnić wszystko na dole, żeby fluoros poszedł na górę. No, to jest po prostu urocze. Gdzie jest ta Maś? Chodź, Mazio. Muszę cię przechwycić. Ale fajna zabawka. Kurde, chciałbym mieć taką strzelbę ciśnieniową. No dobra. Zabawmy się. Let's have some fun, shall we? Uciekaj! Uciekaj stąd! No uciekaj w górę, no nie bądź głupi. Nie idź tam! Tam jest jasno! Uciekaj na górę. Aaaa, wkurzyłem się. Replay. Malnie replay. Muszę znaleźć jakieś miejsce, w którym by nie mógł łatwo uciekać. Tutaj była się wydaje ładniej. Ładniejsza ściana. Aczkolwiek nie, to jest to samo. Ach. Malnie same znowu, same przeszkody. Nikt mnie tu nie lubi. Robią mi na złość po prostu. Chodź tu świecący, świecąca pierdoło. Nie tam, do mnie. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Dobra. No to próbujemy jeszcze raz rozwikłać ten problem. Tak więc, co muszę zrobić, to przede wszystkim tak, tu rozjaśniam drogę, żeby mi tu nie poleciał. Tam rozjaśniam drogę, żeby mi nie poleciał. Cholero. Skacz na górę. Idealnie. Teraz tak. Tu rozjaśniam wszędzie drogę, żeby mi nie poleciał. Tam rozjaśniam chociaż trochę drogę, żeby mi nie poleciał. Teraz tu rozjaśniam. No kurde mal. Kurde mol, spadaj stąd. Na lewo idź. A dobra, możesz iść też tam. Tak to wykorzystamy. Pójdź trochę w prawo.
Dobra, zrobimy tak. Tam jest jasno. Uciekaj stamtąd. Nie! Nie! Fuck! To, żem poszalał. Jaki fail! Wpadł na Fluorosa. No ale da się to zrobić. Na pewno się da. Na pewno się da, bo... została mi połowa zbiornika, więc to nie jest problem z tym, że mam za mało substancji. Która daje nam radość. Uciekaj stąd. Sio! No tam się świeci! Uciekaj na górę! No, pięknie. To teraz uciekaj dalej na górę. Dobra. Okej, jest pięknie. Tutaj znowu rozjaśnimy coś. Tam jest jasno, więc tam nie idziesz, tam nie idziesz, tam jest jasno. Dobra. O, dokładnie. Tam idziemy. Udało się? Tak jest, udało się. Dobra, to możemy... możemy zrobić jakiegoś takiego pseudo-parkura i sobie uciec tam. W sumie zaraz chyba zapalę światło, bo jest tak ciemno, że masakra. Ale dobra, idziemy. Chodź tu. Haha, wessałem cię. Zrąbałem. Ruszyła maszyna! Czwarta maszyna ruszyła! Wuhu! Okej, dajesz. Dajecie mi trochę tej mazi. Coś się chyba zrąbało. Bo się fluorosy odrodziły. No ale cóż. To fajnie wygląda. Opa! Dobra. Czwarta maszyna skończona, zakończona, ukończona. Możemy zmierzać dalej. Co? Oczywiście nie zapomnimy zapalić światła. Ha, 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 ha. Jednoręki dziwny człowieczku, człowieczku, fluorosie. Dużo kolców, woda spadająca z nieba. A, zepsuła mi się maszyna. Ja się tego nie lubię, czasem jak się, nie wiem czemu, przyblokuje po prostu ta broń i gra po prostu uważa, że non stop się coś świeci. Mimo iż się nie świeci, znaczy w sensie, że non stop coś wciskam, mimo iż nie wciskam. To jest strasznie denerwujące. Aha, tu jest jakaś coś. Się zawsze iść w lewo? W lewo nie pójdę. Tu nie pójdę, tu muszę iść w górę jakoś. Okej, okay, a na dole jest co? A na dole jest jakieś pomieszczenie z czymś tam. Ale tu mam dziwne uczucie, że muszę najpierw tu wejść na górę. Coś tu zrobić. I raczej nie będzie tu nic związanego z sikaniem wodą. A może się mylę. Aha, aha, a tu się da wejść. O, dalej się da wejść. Aha, adaptacyjna pierdółka. Pobranie próbek zarówno z jasnego, jak i ciemnego fluorosa da mi ogromną przewagę w nawigacji w tej kopalni. To jest ironiczne, że mimo iż ja jestem oryginalnym twórcą, to teraz ja jestem prowadzony przez nich. I opieram się, polegam na ich adaptacji, by przetrwać. I ich jakby, ich wytworzeniom,
ich forum w obliczu tego trudnego środowiska. I myślę, że nie byłoby takiego naciągnięcia w takiej sugestii, że między nami, porównując nas, to oni są tą lepszą, nadrzędną maszyną. No cóż, coś w tym jest na pewno. Zobaczmy, co tutaj jest z lewej strony. Z lewej strony mamy zioma, który boi się światła. Okej. Tu mamy maszynkę, która z tej strony nic nie robi. Aha, czyli ona tutaj sobie po prostu jest. A tutaj tylko wciskamy igłę. Okej, czyli musimy jakby tego gościa tutaj skądś, jakoś, w jakiś sposób się pozbyć. Co tu możemy zrobić? Nie, on się boi przecież światła, więc to nie możemy tego wpychać. Możemy coś wypchać z tych lampek. Jeżeli z tych lampek wypchamy to... Coś co to? Fluoro wychodzi z tego? Ale wypas. Dobra. Idziemy się napełnić trochę niżej. Nie będziemy zeskakiwać, bo tu musielibyśmy daleko lecieć, więc... Więc tak bawić się nie będziemy. Dobra, czyli wracamy. Tego konceptu, że tutaj po prostu wywalimy dużo wody. Nie, chwila, tam jest fluoro. Tu chyba miał być fluoro. Przynajmniej przez chwilę się taki chciał zrobić, który... Ha! Dobra, a bo to muszę zgasić światło najwyraźniej, dobra. Ale ja jestem genialny. Muszę tam po prostu skoczyć jakoś, dojść. Najwyraźniej skakać po drabinkach. Uroczo, jak ja uwielbiam takie zabawy, aha. Dobra. O, to było trudne. Oj, tu będziemy teraz mieli wielki skok. Jezusinku, na sam koniec. Ale szczęście, że się udało złapać. Dobra. Czyli tutaj przejdziemy. Co robi to? Aha, czyli to nam pozwoli już później przechodzić bez trudu. Ale fajnie. Czyli tu zgasimy światło. Powstał fluoro. Który nie wiem, co z tego, że powstał. Nic, damy mu tu światło. I on pobiegnie. Czekaj, teraz zapalimy to światło, żeby nie wracał. Tak czy siak. Teraz pójdziemy tu i zaczniemy wlewać w te rury. No. Co żem ja zrobił? Po prostu mój geniusz nie zna umiaru. Odejdź stąd! Nie we mnie! No dobra, udało ci się. Muszę go zwabić tu. Żeby go tu zwabić, muszę dać tu trochę światła. Może się uda? Hopa! Mam cię! Ha. Dobra, złapaliśmy fluorosa. Wyssajmy go. Jest fajne, że on ma takie jakby dwa oczka. Może temu, że taki był złożony z kilku gąsków. Dobra. Opa, pobujajmy się, póki nam maszyna przetwarza. Póki możemy się bujać. No, już skończyło bujanie. Dobra. Zdobyliśmy możliwość tworzenia fluorosa, jak rozumiem.
Tak jest. Fluorosa ciemnego. Jednorącznego zioma. Teraz zapewne trzeba będzie pójść w drugą stronę, czyli znowu idziemy poskakać sobie po drabinkach. Żeby nie było za przyjemnie. Hopa! A! Nie mogę być za wysoko, bo wtedy się odbijam od sufitu. A to sprawia, że jak się odbijam od sufitu, to po prostu nie dolatuję tam, gdzie bym chciał. Dobra, udało się. Ach. Ach, ta wprawa w skakaniu po drabinach. Tutaj, jak rozumiem... A nie, to tylko uwalniamy fluorosa. To nie ma jakiegoś skomplikowanego mechanizmu. I zapewne to, co będziemy musieli zrobić, to... pozbyć się światła stamtąd. Czyli wlać mu dużo wody... wyżej. Chodź tu! Tu jest bardzo jasno. Ty chcesz jasno iść. Chcesz do jasności. Chodź do jasności. Biegnij do światła. Biegnij. Chodź jeszcze trochę. Nie udało się. Ale teraz się uda. Ha, ha. I co? I mam cię. Mam nadzieję, że się nie rozpadnie teraz. Był żal taki mały trochę. Ale no, muszę przyznać, nie był ten... Ta zagadka nie była aż taka ciężka. Jak by się mogło wydawać. O, maszyno, pracuj. Nie była aż taka ciężka, jakby się mogło wydawać, więc jest fajnie. Więc teraz możemy tworzyć dwa typy fluorosów. O, już się nam dostał go. Dostaliśmy go. Ale fajnie, on świeci. Hehe, to nie muszę mieć. Nie będę musiał już tym rzucać fluorescencyjną farbą, tylko po prostu sobie wezmę fluorosa, który świeci do łapy. O, jest ciemno. Biorę go do łapy i już mam latarkę. Ale wypas. Ha! No i widzicie, jak fajnie. W sumie to by było ciekawe. Wziąć tego, stworzyć i zalać go świecącym glutem. Będzie świrował i uciekał przed sobą, ale wypas. Nie wiem, to okrutne po prostu. Ale fajnie wygląda, jak tak macha tą łapą. A stworzy jeszcze jednego. Dobra, nie, ale ja się znęcam nad tymi biednymi stworzeniami. Dobra, idziemy stąd. Idziemy, idziemy. Zobaczmy, jak tam z czasem stoimy. Widzę, do 40 minuty dobijamy, więc też będziemy w sumie powoli kończyć. Zobaczymy, jaki to będzie ten ostatni, kolejna zagadka, jaka będzie. Tutaj jest jakaś zagadka. Wielce, wielce skomplikowana na pewno. Ohoho! Dużo jakichś tutaj maszyn. Co to robi? To zmienia nam światełko, ale fajnie. Możemy się pobawić światłem. Tutaj mamy tunel, w który możemy wrzucić fluorosy. Są jakieś... miażdżyciele tu są. Super, czyli tym możemy oczyścić korytarz jakby co. To gasi nam światło i zapala. Aha, no to fajnie. Czyli rozumiem, że to będzie jakiś skomplikowany mechanizm, bo musimy... Co tu musimy zrobić w ogóle? Musimy tu wcisnąć lampkę, żeby to otworzyć, a żeby to zrobić... A może i nie, a może to w ogóle jest do czegoś innego? Czy da się tam w ogóle jakoś wejść? Chyba nie, no tutaj są te dwa. To one będą otwierać te. Ta lampka wydaje się, żeby otwierała to.
No ale jak tam można dojść, żeby to wcisnąć? Tu jest niby jakaś woda, to by można było coś spróbować wykorzystać. Ale nie widzę zbytnio jak. Chyba, że... A! Dobrze widzę. Tak, to tutaj mogę wlać gościa. Czyli tutaj po prostu trzeba będzie coś wrzucić i spowodować, żeby... tego zwykłego fluorosa wrzucić, który po prostu wskoczy i zapali nam lampkę. Czyli musimy tu przycisnąć i tu przycisnąć. I wtedy to się nam wszystko pootwiera i będziemy mogli wrzucić tutaj zwykłego fluorosa, który nam wciśnie, będziemy mogli wejść. Jak już rozwiązaliśmy tą zagadkę teoretycznie, to ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcinka, w którym będziemy ją rozwiązywać praktycznie. No bo cóż, nie będziemy tworzyć jakichś długich odcinków, nie wiem ile mi to zajmie czasu, więc nie ma to sensu, więc cóż, więc Lunar się z wami żegna i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, to była gra Wesel. No i to by było na tyle, do zobaczenia, na razie i cześć.